Dobra, więc witam serdecznie w 35. odcinku z serii Hogwarts Legacy. No i w dzisiejszym odcinku przejdziemy kolejne misje poboczne, tym razem w wiosce Hogsmeade. No i na samym początku musimy porozmawiać z pewnym mamroczącym do siebie mężczyzną z trzema miotłami, więc zobaczmy. A charm grinder. Sir, is everything all right? How kind of you to ask. The name's Ackley Barnes. And no, it is not. I'm plotting a sort of revenge against my ex-business partner, a conniving fiend by the name of Alfred Lawley. He cut me out of our herbology supply business just as we were getting started. Said I was too volatile to work with. I'll show him volatile. Ależ to musi być frustrujące. Rozumiem dlaczego. No jeszcze nie rozumiem. That must have been frustrating for you. Yes, it was. Terribly. I'm simply passionate about my work. Supercilious fool. He's passionate about things too, as I intend to remind him by relieving him of his prized possession. A venomous tentacular he's grown from a seedling that was to be the keystone of our business venture. I can't get anywhere near it with Ruth Singer watching me like an augury. Lawley's doing, no doubt. But no one would suspect a student. How would you feel about committing some grand plant larceny? Zrobię to, nie podoba mi się to, jakie interesy prowadził pan z Alfredem Lawleyem. You said Mr. Lawley was your ex-business partner. What were you working on? I had an idea to train venomous tentacular. Create guard plants, if you will, that attacked when ordered. We hit a snag when one ate Lawley's neasel. After that, he cut me out of the business, the short-sighted fiend. Dlaczego akurat ta jadowita tentakula? Why do you need Mr. Lawley's venomous tentacular in particular? Simple. If I have it, then Lawley doesn't. Ergo, I can launch my business, and he must start all over again. I'm killing two snidgets with one stone. Co jeszcze znajduje się w piwnicy? What else is in Mr. Lawley's cellar? All of Lawley's herbology supplies. He has quite the collection. Fill your pockets while you're there. Or to slow him down for a bit. And I can get my business going minus any competition. Dobra, to robimy. I'll get the venomous tentacular for you. Marvelous. I know a fellow seeker of justice when I see one. Take as many herbology supplies as you like while you're in his cellar. All I ask is that you bring me the venomous tentacular. Remember, I just need that venomous tentacular. Dobra, czyli do jakiejś piwnicy. Mr. Lawley's cellar. This must be it. Tajemnicza piwnica, niczym jakiś dungeon, zaraz zobaczymy. This must be the cellar. Now, to find that venomous tentacular. Problem polega na tym, że mamy jakiegoś przeciwnika. Warto by było być niewidzialnym może. Ale czy możemy go załatwić? Nawet nie ma możliwości załatwienia. No, ciężka sprawa. Misja na skradanie. Kurde, nie dałoby rady. Zabrać? Come on. Mamy golda! Pani nie może tego wziąć. Kurde, ale głupota. Dlaczego tak to wygląda? Jeszcze kłódkę mamy do rozbrojenia, ale nie wiem, czy to będzie dobrym pomysłem. Wróg mnie prawie zaobserwował, ale... No, to już jestem zbyt daleko. Where is that venomous tentacular? Nie ma co otwierać nawet zamka, come on. Idziemy w bardziej niebezpieczne dungeony. Kurde, jaka piwnica! Czy to wszystko należy do bohatera, aby na pewno?
Szczerze mówiąc, też chciałbym mieć taką piwnicę, kurde. Tyle miejsca. Dobra, nie chciałbym mieć takiej piwnicy, to z pewnością, okej. Przerażające robale. Teraz pytanie, czy bohater by to usłyszał? Jeżeli jakaś walka by się rozpoczęła, kto wie? Będę się skradał przed robalami, come on. Spójrzcie w tamtą stronę. Ej, kurde! On mnie widzi, albo i nie. Zaraz go załatwię po cichu, patrzcie na to. Jak to wyszło? O mój Boże! 200 IQ. Nie możemy robić hałasu. Dobra, daliśmy radę. No, przy okazji więcej materiałów, tak jak bohater wcześniej nam zapowiadał, więc fajna sprawa. Z przyjemnością sobie wszystko zbiorę. No, przydatna misja, to z pewnością. Gdzie znajduje się Tarantula, czy tam... Tantatula, już zapomniałem, to jest dokładnie... specjalne nazwę. A, bo to jest jakaś specjalna Loleya, się okazuje, okej. Oczywiście, taką roślinę można zwyczajnie wyhodować, ale... to jest ta Loleya. Więc ona jest charakterystyczna, dobra. A w takim razie co, znikamy, pojawiamy się przy wejściu i tyle. Prosta sprawa. O, patrzcie na to, ten akurat patrzy... tędy, naprawdę? A głupia sprawa. Nie ma szans. Ej, czy muszę zamek otworzyć? Dobra, spróbujmy. Dobra, już powinniśmy się przedostać na rozpoczęcie i proszę bardzo. No ale ciekawe. Przejście, a nie, bo ja już wykonałem, co ja robię. Wyjdź, come on, damy radę. No raczej prosta misja. Chyba, że to nie będzie jeszcze wszystko, kto wie. Niektóre misje poboczne potrafią się bardziej rozciągać. Beczki piwa kremowego. Beczki te zawierają piłowo-kremowe, wielce popularny napój czarodziejów. Serwuje się je zarówno na zimno, jak i na ciepło. Zawiera odrobinę alkoholu, który zdaje się działać na skrzaty domowe znacznie mocniej niż na ludzi. No tak, fajne piwo, jeszcze chyba nie można się upić, że dzieci piją z Hogwartu uczniowie, więc no cóż. Former friend of mine. Hello, Mr. Barnes. I have that venomous tentacula. Ha! Wish I could see Lawley's face when he realizes his prized possession is gone. We'll see who's volatile now. Well done. I'll take it off your hands now. Chcę zapłaty? Dobra, pozbędę się. Of course. Glad to hand it over, frankly. I shall make an ocean of galleons, and Lawley's business will be sunk. Here's a little something for your next trip to Zonko's. Oh, to see the look on Lawley's face the next time he wanders down to his cellar. Dobra, dosyć szybka misja. Co jeszcze bym wykonał, to misja na północy bardziej, a mianowicie odpryszczanie, ale chwila moment, to trochę zajmie. Zanim tak daleko dotrzemy, więc chwila moment. Dobra, w takim razie, proszę bardzo, jesteśmy na miejscu, jeszcze przed sklepem mamy misję. Saharissa? Widzieliśmy się? Is there something I can help you with? How do you do? I'm Saharissa Tugwood, and I have an exciting business proposition for you.
Now, it may surprise you to learn that someone of my obvious esteemed lineage would be in business. But I only want to help the less fortunate. Naprawdę miło z twojej strony. That's incredibly nice of you. Oh, there's more. You see, I've been experimenting with a new beauty cream. A cream that will rid our glorious school of the hideous, greasy pustules plaguing our poor pubescent classmates. But I've run out of the key ingredient, boobatuba pus. Boobatubas do grow in the Forbidden Forest, however. If only I could pay someone to collect a few for me. Co to są czrakobulwy? What precisely are boobatubas? Disgusting things, really. Covered in protrusions. One needs to squeeze them to collect the pus. They smell simply awful and seem to move on their own. Ugh, I wouldn't go near the things if it weren't for my devotion to my classmates. Skąd wiesz, że ropa czrakobulwy zadziała? How on earth did you discover that boobatuba pus clears one's skin? One cannot rely on spells for all appearance enhancements. The errant cast, for example, could relocate one's eyebrows entirely rather than merely thinning them. My darling and now perpetually surprised-looking neighbor discovered that on her own. Poor thing. I am convinced that beauty potions are the future. I'm forever looking for ways to make this world a more beautiful place. I suspected that if pure boobatuba pus could cause boils, an altered form would likely reverse such abominations. And I was correct. Postaram się zdobyć. I can try and find some for you if I have the time. Marvelous. I'd go myself, but I don't want to. I only need a few boobatubas, but they grow wild, so you'll have to look around. Our spotty classmates are counting on you, so you mustn't tarry. Idź do zakazanego lasu na północ. Forest for boobatubas. I hope it's worth the risk. Dobra, czyli za pomocą jakiejś teleportacji, mapa świata. I zobaczmy, gdzie dokładnie będzie się to znajdowało. Jakoś w środku lasu dosłownie, kurde. Żadna teleportacja nie jest jakaś super odpowiednia, ale ta chyba będzie najbliższa. Zobaczymy. Z tego, co widać także na mapie, po drodze mogą być jakieś kolejne interesujące rzeczy. Dobra, nie chcę od razu się pojedynkować na kolejnych wrogów. Wydaje mi się, że ten obóz czarodziejów wrogich już wykonywałem. Ale przykładowo te starożytne ruiny z jakąś starożytną magią, myślę, że warto by było zobaczyć. O, co się stało? Wydaje mi się, że wrogowie mnie zaobserwowali, ale to jakieś złowrogie pająki, czy jak? Z kim ja się w ogóle pojedynkuję? A to tajemnicza sprawa. Pomykacz kolczasty. Dobra, jestem niewidzialny, z pewnością nikt mnie nie zaobserwuje. Ale gdzie znajduje się pradawna magia? Na mapie prezentuje się to bardzo blisko. A, tędy, dobra. A te nici się po raz kolejny jakkolwiek wiją po chwili, na czym to polega? A to interesujące, chyba rzeczywiście. Ciekawe, od czego to zależy. A, czyli wracamy, okej. Trochę się, szczerze mówiąc, zgubiłem. Chyba jeszcze mamy... Tak, do zobaczenia. Jakiś kolejny przedmiot, rzeczywiście. A to jeszcze nie wszystko, chyba. Zazwyczaj mamy słupy światła, powiedzmy, które przedstawiają lokacje, które musimy zobaczyć, ale akurat nie widzę już więcej. Ciężko powiedzieć.
Dobra, palimy wszystko. Akurat mamy trzeci fragment i tyle. Chyba to rzecz bardziej poboczna. Wypaliłem wszystkie pająki w okolicy i w zasadzie tyle. Ale zawsze warto robić takie rzeczy. Wow! O kurde. Nie wiem, czy nawet jest fall damage w tej produkcji. Nigdy nie straciłem żadnych obrażeń, ale... No, nigdy nie spadałem z jakichś super wyższych odległości. Więc kto wie. Wolę w sumie nie testować. To jest 35 odcinek i wyobraźcie sobie, że ani razu jeszcze nie zginęłem. Zobaczę, czy całą grę uda mi się tak wykonać. Dobra, chowamy się. I może zamordujemy po cichu wszystkie pająki, kamany. No, to jest najbardziej efektywne. Who lived here, I wonder? Mordowanie po cichu. Oczywiście klimat bardzo przyjemny. Dosyć mroczny, ale na każdym kroku mamy różne zagrożenia. Na przykład w postaci pająków albo czarodziei. Nawet nie wiem dokładnie, jak to może wyglądać. Ciężka sprawa. Och, idę na jakąś arenę, kto wie. O, rzeczywiście, troll leśny. Okej, akurat się obrócił. Ej, panie. Niech pan spojrzy w drugą stronę. Kurde, głupia sprawa. Może zdąży się... Dobra, jestem niewidzialny. Może nie będę musiał z nim walczyć, kto wie. Ej, czemu nie mogę zaatakować nic? Teraz mogę niby. Jakie duże obrażenia zadaje takiemu przeciwnikowi, zobaczmy. Jakieś dodatkowe inne umiejętności przy okazji, zobaczmy. No, niech będzie coś takiego. Co ten wróg sobie robi? Witam serdecznie. A, on jest po mojej stronie, no tak. Jasna sprawa. Ja próbuję z nim walczyć. No i mamy wszystkie bulwy, tak? Teraz jedną znalazłem. Co ten wróg odwala? Głupota. Nawet w sumie nie zauważyłem, co zabrałem przed chwilą, szczerze mówiąc, jak te bulwy wyglądają. Dobra, idziemy sobie bokiem, wróg jest pasywny, to nie ma co... Wchodzić w interakcję. Co mu się stało? Znikł po prostu, nie ma go już. Gdzie on się podział? Chwila, moment, on jest nad mapą, czy jak? Znaczy... To wygląda tak, jakby wróg był dokładnie w tym miejscu, gdzie się znajduje. Tak na mapie przynajmniej to wygląda, ale nie ma go, nie wiem. Ha, znikł i tyle. A to interesujące. Kurde, przez kilka ostatnich odcinków tyle bugów uświadczyłem, że nie wiem. No to ciekawa sprawa. Wow, wow, chwila, moment. Znikamy. Ktoś tam walczy, ale... Chyba nie ma większego znaczenia. Kurde, gdzie te bulwy odnaleźć? O, mamy drugą. Czyli to taki czarny grzyb, albo coś w tym stylu. Gdzie to jeszcze rośnie? Przy jakichś wyższych drzewach może. No, tam jeszcze się pojedynkują, okej. Troll przeciwko innym.
czarodzieją, więc ja się czym przejmować. Nie, zbyt daleko od celu, chyba odchodzę. Może to? Co się odnajduje? Oczywiście. Jeszcze jedna jest potrzebna. Gdzie one mogą jeszcze być? Ocha, mamy ostatnią. Patrzcie na to. Akurat zaznaczono na niebiesko, więc proszę bardzo, okej. Okay. Jeszcze troll pozostał. Chyba się nie obrazi. A to jest mój... To jest mój kolega. O kurde, wkurzył się jednak. No nie. Myślałem, że jesteśmy dobrymi kolegami. No i tyle. Teraz musimy go zamordować. Nie ma innej opcji. Jakieś inne umiejętności przy okazji. Zobaczmy cokolwiek. O rany, ale mnie uderzył. Interesujące. Wydaje mi się, że jak ten kamień leciał i ja odbiłem atak wroga, to w locie wleciał w ten... Co się dzieje? W locie strzeliłem w kamień zamiast przeciwnika, tak mi się wydaje. A nie jestem pewien. To było całkiem interesujące. W każdym razie misja wykonana, więc co by jeszcze zrobić? Mapa Hogsmeade i... Oddajmy misję w takim razie. Dobra, więc proszę bardzo, oddajemy misję. Sakurissa, I found the booba tubers you needed. Splendid. I hope it wasn't too much trouble. May I have them? Jasne, że tak. Of course. Happy to have found them for you. Thank you. And your payment, of course. Now I can begin perfecting my potion to save our poor pimply peers. Don't know who should be more grateful. I or our unsightly spotty classmates. One day the wizarding world will know my name, and you will have been a small part of it. Dobra, fajna misja jeszcze wykonana, już 11 na 18 chyba, jeżeli chodzi o miasteczko Hogsmeade, więc całkiem sporo już udało się wykonać. W sumie mamy podsumowanie wszystkich naszych postępów gdzieś. Zapomniałem gdzie, najgorzej. Pod options? 33% misje, 54% wszystkich misji udało się wykonać, więc ponad połowę gry już wygraliśmy w zasadzie. Jeżeli chodzi o treść fabularną, ale jeszcze będzie wiele innych ciekawych sekretów. Dobra, na koniec odcinka może przejdę sobie na eksplorację świata, powiedzmy? Na przykład zobaczyłbym ten pojedynczy domek kolejnego save'a. Akurat nie było mnie w tamtej lokacji, więc być może będzie to cokolwiek warte. Więc wychodzimy. Stawiamy wspaniały znacznik i zobaczmy, co nas czeka w trakcie swobodnej eksploracji. Pit Upon Fort, tak zwany. Mamy nazwę narysowaną po lewej stronie, więc... Zobaczymy. To są właśnie takie pojedyncze domki z save'ami. Czasami jacyś bohaterowie potrzebują jakichś pojedynczych dosłownie rzeczy w tych lokacjach. Ale... Rzadko kiedy akurat je posiadam. O kurde! Co to za stwory niżej? Matrona, jakieś ogromne pająki. Na razie chyba nie będę wchodził w interakcję, szczerze mówiąc, nie wiem.
To było dosyć ryzykowne. A na czym polegają motylki? Nawet na mapie są zaznaczone, jakby, nie wiem, może pokazywały drogę do jakiejś charakterystycznej lokacji, kto wie. Może warto to prześledzić na szybkości. Może zyskamy coś dosyć interesującego. Nie pamiętam takiej łamigłówki, kurde, głupia sprawa. Ej, kurde! Ale są dosyć szybkie i chyba zawaliłem. No nie! Może jeszcze zdążę. A gdzie prowadzą motyle? Pamiętacie w ogóle takie elementy gameplayu? Zaraz zobaczymy. O, mamy sekret. To było coś warte? Rzeczywiście, okej. A, fajna sprawa. Kolekcja zaktualizowana. Jakiś materiał, który może być wykorzystany do naszego domku. Zawsze się może przydać. Chyba jakiś globus albo coś w tym stylu. Więc jeżeli chcemy wygrać grę na 100%, to za każdymi motylkami musimy nawet podążać pewnie. Tyle sekretów. Dobra, więc proszę bardzo, mamy i save'a. Takaś pojedyncza wioska, z tego co widzę, okej. Dobra. To wcale nie jest podejrzane. Niech wszyscy właściciele domu sobie siedzą spokojnie, ja będę po prostu zabierał, grabował wszystkie przedmioty i tyle. No, w Skyrimie by tak łatwo nie poszło, już by mnie cała wioska ścigała. Pamiętam, jak pierwszy raz nagrywałem odcinek ze Skyrima, to od razu w pierwszym odcinku zginęłem. Byłem solo na 20, jak próbowałem coś zabrać. No, ta gra jest bardziej family friendly. Ogólnie bardzo niski poziom trudności, muszę przyznać. Ciężko jakkolwiek zginąć, szczerze mówiąc. No, ja osobiście gram na normalnym poziomie trudności. Może na jakimś hardzie byłoby ciężej. No, kto wie. Zobaczę, może jeszcze kiedyś będę nagrywał wysoki poziom trudności. Zobaczę sobie mniej więcej, nie wiem, zobaczymy. Rebellion. No i co, szukamy kolejnych sekretów, może jakieś notatki albo coś w tym stylu, nic nie widzę. Tylko piętro wyżej, skrzynia i chyba po robocie. Bardzo ładnie z kolei prezentują się wszystkie wnętrza, kurde. To jest właśnie XIX wiek, tak? Fajnie to jednak wygląda wszystko. Jeden z największych plusów, jeżeli chodzi o produkcję, zarówno wnętrza, jakichś pojedynczych domów czy Hogwartu, wszystko ma bardzo ciekawy charakter. Nie wiem, co o tym sądzicie. Kurde, dałem radę wskoczyć. Rzeczywiście kolejne domki, w każdym możemy zobaczyć kolejne materiały. No nic dziwnego, że mamy tak dużo pieniędzy, już jakieś kilka tysięcy, chyba z sześć. O, mamy ten, jak on się nazywa. Demigos? Coś w tym stylu, ale to musimy na noc poczekać i dopiero wtedy. Zobaczmy. Czyli wchodzimy options, mapa, musimy pod R3 kliknąć, czekaj. I w trakcie nocy można takie posążki zebrać, nareszcie. No to misja bardziej poboczna.
do ulepszania poziomu Alohomory, czyli do otwierania zamków. Kurde, miasteczko jest większe niż sądziłem. Patrzcie na to, ile możemy jeszcze odkryć, znaleźć w międzyczasie. O, ktoś mnie goni? W ten moment, nie? Seems a pleasant enough little place. Nie, to fajne miasteczko. Kurde, jak to się w ogóle prezentuje na mapie? Jak się nazywa to miasto? To miasto nazywa się T. Come on. Nawet nie mogę zauważyć, szczerze mówiąc. Nie wiem. Czy mi się wydaje, czy jeszcze przeciwnicy mnie gonią? Myślę, że w mieście jestem bezpieczny, ale nie jestem pewien. Muzyka dalej dosyć niebezpieczna. Wszystko dosłownie dewastuje, nie wiem dlaczego. Na jakimś haku znajdowały się śmiecie, ale... Rebellion. Sprawa wyczyszczona, powiedzmy? No to jakieś totalnie poboczne sprawy, prawdę mówiąc, ale... No też możemy mniej więcej... Zobaczyć, jak prezentuje się ten interesujący świat. Ma to jakieś małe pajączki, ale chyba nie ma się czym przejmować. Pytanie, jak jeszcze wejść do ogromnego domu. Czy to jest jakiś młyn, czy jak? Nie wiem. Nie, chyba nie. Ale zobaczymy. Dosyć charakterystyczny dom nad wodą. Nad rzeczką. A gdzie jest wejście do środka? Chwila, moment. Nic nie widzę. Może po dachu musimy wskoczyć, come on. Robimy to w kulturalny sposób. Nie da rady. A, mamy. Furde! Dobra, mordujemy w takim razie. Trzymaj ogień. Co jest? Muszę teraz wszystkie zamordować pająki. Wszystkie pająki z okolicy się wkurzyły na to, co przed chwilą wykonałem. Dobra, ogień jest akurat super efektywny z tego, co widzę. Może teraz? Też nie da rady. Z kim się jeszcze pojedynkuję? No nie, ale uciekają. O tak, bo potrafiły wyłaniać się spod ziemi. Dobra, muzyka ucichła. Ej kurde! Z kim ja się jeszcze pojedynkuję? Z tamtym wariatem, naprawdę? Dobra, wskakujemy na główkę i mordujemy. Błotory tak zwany, kurde, ale straszny stwór. Przerośnięte żaby. Dobra, nareszcie chyba. O rany. Musiałem wszystkich wrogów załatwić z okolicy, zanim dostanę się do tego pojedynczego domku. Zobaczmy. Naprawdę, na poziomie trzecim, czyli wszystko było na marne. No nie. Głupia sprawa. Dobra, więc to było w zasadzie na tyle na dzisiejszym odcinek. Zrobiliśmy całkiem spore postępy, dwie misje poboczne oraz zwiedzanie nowego miasteczka. Więc jeżeli interesuje Was kontynuacja, jakieś inne materiały, no to polecam zostawić lajka, suba, dzwonka po kolejne codziennie wychodzące odcinki.
Dobra, więc to było na tyle. Ja się z wami żegnam. Do jutra!